Witam Was bardzo serdecznie przed Wami, John Radowice. To jest kolejny odcinek symulatora X-Plane 11. Dzisiaj lecimy z lotniska Echo Delta, Delta Mike, do lotniska Echo Papa, Eruda Zulu. Jeśli o to chodzi, ja się oczywiście nie pomyliłem. No i co? Idziemy do uruchomienia maszyny. Nie będziemy przedłużać nazwy lotnic, jeśli chodzi o miasto, będziecie mieli napisane. Dzisiaj wiem, nie działa wyświetlacz, jeśli chodzi o informacje o locie. Nie mam zielonego pojęcia czemu. Pewnie coś się ze stroną popsuło, bo nie jestem w stanie tutaj nic z tym zrobić. Chociaż chciałem i się starałem, no ale no cóż. Niestety nie chcę działać. Nie, najważniejsze, że ja tu mam pokazane, więc wam powiem w razie czego, co i jak było. Więc na początku, jak zawsze, trzeba zdjąć te wszystkie zbędne rzeczy. Pobrać wszystko, załączyć baterię. Załączyć ground power i załączyć higher SA. Mamy mieć na pokładzie 6428 tony paliwa, 6,5 znaczy się tony paliwa to będzie. 6428 kg. To tyle. Dobra. I na pokładzie mamy mieć 178 pasażerów. Mieści się 150. No super. Ej, no cóż. 28 osób nie poleci. Nie moja wina. Payload ma być 18,6. Trzeba zwiększyć tutaj, żeby było tyle, ile ma być. Strobe light, nothing logo light. To już sobie wszystko podłączamy. I pasażerów możemy wpuszczać na pokład naszego oto pięknego samolotu. Podstawmy ładnie schody i niech się wszystko robi to, co ma się robić, jeśli chodzi o obsługę naziemną. My skupimy się na locie. Delta, Delta Mike. Ego, Papa, Roger, Zulu. Od 5 inks, nie wiem jak to się czyta, jaski. Cost init nie 300, tylko 30. Flight number 360. Znaczy flight altitude. To ja może gadam, nie wiem. 123.12. Nie mam zielonego pojęcia, czemu ten ATIS mi nie chce działać, chociaż taki jest tu właśnie na Munchen. Lotnisko, no cóż, musimy sobie poradzić bez tego. Jest aktywny ich pasów do startu, no nie jest to moja niestety wina, tylko coś tu nie chce działać ogólnie w X-Plane.
Sprawdźmy sobie tutaj, aż to tu wszystko ładnie widać. Dobrze, zgadza się. Zupdate'ujmy sobie metar. I sprawdźmy. Wiatr 90 w kierunku 90. Trzeba z wiatrem startować, z tego co kojarzę, nie pod wiatr. 08L albo 08R, sprawdźmy, gdzie my teraz jesteśmy aktualnie. Tutaj jesteśmy, więc mamy blisko do 08L. Czyli wystartujemy sobie z 08L. Dobrze. Drogą lot. Biwak 2Q. Dobrze. Neutral. Zatwierdź. Zgadza się. Ja. Sobie z góry ustawmy. Tu mamy zrobione, to mamy zrobione, więc teraz tylko perf zostało. Nisujemy na tej stronie, co wam pokazywałem w poradniku. Jeszcze pomyliłem i zamiast F pisałem E. Nie wiem czy. Masa do startu, pas 08. Tak, pełny. Calculate. Flexy 58. Tu mam mieć podobno 4000. Dobra. V1 147. 157 V-Rotate. I 158 V2. Dobra. I tam pasuje, tylko jeszcze trzeba ciśnienie zmienić na 997. Mieliśmy na wysokości 18 tysięcy stóp. To znaczy 1800 stóp. Ja już gadam naprawdę. Nie słuchajcie mnie czasami, bo to nie ma sensu. To mamy, dobra. Fuel pumps. Drzwi trzeba zamknąć i będziemy zaczynać wypychanie za chwilę. Uznajmy, że pasażerowie już zdążyli wsiąść. Dobra, te informacje o tym lotnisku nam już nie będą potrzebne. Uruchamiamy APO. Profit. Checklisty też sobie już można ustawić na widoczne. APU set on. Dobrze. APU bleed. Parts on.
Grand power off. I beacon. Beacon on. Before start checklist. Cockpit preparation completed. Gear pins and covers removed. Signs on. Adir's nav mode. Fuel quantity in kilo 06499. Takeoff data set. Barrow reference set. Windows, doors closed. Beacon on. Throttle levers. It is not okay, sir. It is not idle. Throttle levers idle. Parking brake on. Checklist completed. Było na minimum na kontrolerze, a nie wiem czemu było tak. No teraz popsułem coś. No nie o to mi chodziłam. Pozostańmy jednak na tej może zakładce, bo nie miało tak iść. No dobrze, jesteśmy gotowi do uruchamiania samolotu. To tak, to tak. To jest. Mapa, trzeba wypychać się do tyłu. I dziumpa iść w tamtą stronę, dobra. Park brake off. Starting engine 2. Starting engine 1. To miało być? Czy siadłem? Nie no, raczej po niczym to ja nie przyjechałem. Daj tower. After start checklist. Anti-ice as required. E-cam status checked. Pitch trim 0.1 down. Rudder trim 0. APU set on. Ground crew clear. Anti-skid and nose wheel steering on. Checklist completed. Dobra, APU już nam nie będzie potrzebne. Park brake off. Dobra, i rozpoczynamy kołować. Dobra, flight control checka zrobimy. Już będziemy na prostej drodze.
Flight control check. Full up? Check. Full down? Check. Neutral? Check. Full left? Check. Full right? Check. Neutral? Check. Press pedals disconnect push button? Check. Pedal full left? Check. Pedal full right? Check. Neutral? Check. Press pedals disconnect push button? Check. Checklist completed. Tam mamy flaps 1. Spoilers half. Spoilers aren't. Dona marks. Attack parts off. Before takeoff checklist. Check. Flight controls. Checked. Flight instruments. Checked. Briefing. Confirmed. Flap settings config. Flaps 1. V1. 1. 4. 7. V-rotate. 1. 5. 7. V2. 1. 5. 8. Flex temperature. 5. 8. ATC. Set. ECAM memo. It is not okay, sir. It is not. No blue. No, it's no blue. No, musi być. Co ci tu przeszkadza, że nie jesteś? I wszystko jest okej, panie. To jest z tymi checklistami, no jak to jest? To jest, tu wszystko pasuje, wszystko jest w porządku przecież. Nie przeszkadza. To jest, to jest, to jest. Muszę jeszcze skryć w porządku. No cóż, nie wiem o co chodzi. Before takeoff checklist. Flight controls. Checked. Flight instruments. Checked. Briefing. Confirmed. Flap settings config. Flaps 1. V1. 1. 4. 7. V-rotate. 1. 5. 7. V2. 1. 5. 8. Flex temperature 5-8 ATC set ECAM memo. It is not okay, sir. It is not no blue. ECAM memo no blue. Checklist down to the line completed. If you're ready to continue below the line, click it again. Cabin crew, engine mode selector. Set normal as wear required. Packs set off. Course of APU bleed. Checklist below the line completed. No dobrze. Nic przecież nie zrobiłem, ale dobrze. Ujmujemy pas. Manifolds 58
Positive climb. Get up. Mondi aerodinamici. Zero. Flaps zero. After takeoff checklist. After takeoff checklist. Landing gear up. Flaps retracted. Packs on. Checklist down to the line completed. If you're ready to continue below the line, click it again. Noi lecim autopilota in throttle climb. La fila vengem la tăba și mure, acolo decidem. Vengem în brațizare. Înseamnă atât la Fremac 5, dar și-o șenși la turna asta. Comentul ce subscribuice, ia și în rejurnal, mi se face în rajul ce ești. Pa, pa!